Dziękuję serdecznie, że możemy po raz kolejny spotkać się w tak fantastycznym gronie. Jesteśmy po raz drugi tutaj w tym miejscu. Byliśmy rok temu. Rok temu mieliśmy przyjemność wysłuchać opowieści pana Gabriela. Niestety w tym roku już z nami nie będzie, już go nie ma z nami, ale mamy kolegę Łukasza, kolega Łukasz Reber. Myślę, że kolega powie trochę tutaj na ten temat i przede wszystkim przedstawi to, co rozpoczęliśmy temat w tamtym roku, o tablicę upamiętniającą tutaj to miejsce. Łukasz, poproszę o tym czasie. Dzień dobry. Tak jak pan Barek wspomniał, nazywam się Łukasz Rewers. Jestem studentem, pracuję również tutaj na mojej ziemi konińskiej, ale również działam dla niej społecznie. Chciałbym jednak na początku wrócić do tego, co pan Talent powiedział, czyli do pana Gabriela Kupackiego. Chciałbym prosić o minutę ciszy dla jego pamięci, bo to był jeden z tych społeczników, który działał bardzo mocno i konkretnie w sprawie ratowania pamięci o żołnierzach wyklęczonych. Wracając do drugiej części. Przez ten czas próbowaliśmy wspólnie, również z panem Talentem, zorganizować pewne działania w kierunku upamiętnienia tego, co się działo tutaj, ale również i w innych częściach Konina. Bowiem stoimy na miejscu święconym krwią polską naszych rodaków, przodków Polaków. Tutaj podczas II wojny światowej funkcjonowało więzienie prowadzone przez Niemców. Tutaj byli więzieni ci, którzy następnie 10 listopada 1939 roku zostali zamordowani na cmentarzu żydowskim w Koninie. I tutaj po wojnie ten obiekt nadal funkcjonował, jednak z pewną zmianą. A zmiana polegała na tym, że się okupant zmienił. Z niemieckiego na okupanta komunistycznego. Ludzie byli tu nadal przytrzymywani, bici, torturowani, mordowani. Niestety to miejsce nie zostało upamiętnione w sposób godny dla nich. Tak samo jak i inne miejsca, której pamięć jest niestety zaniedbana w Koninie. Między innymi, czy to dawny posterunek MO, czy tej milicji obywatelskiej, czy również dawny areszt UB. Muszę państwu powiedzieć, byłem wczoraj w Słupcy. Trochę się po Słupcy przeszedłem i doznałem lekkiego zdziwienia. Otóż Słupcy bardziej godnie niż w Koninie dbają o pamięć tych,
którzy z okupantem komunistycznym walczyli. Tam na rynku Słupcy jest kilka tablic upamiętniających tych, którzy po 1945 roku broni nie złożyli, ale walczyli z nowym okupantem. W Koninie niestety z nie do końca jasnych mi powodów, choć przypuszczalnych, niestety upamiętnień naszych żołnierzy wyklętych praktycznie jest to sprawa marginesowa. Co prawda mamy tutaj tablicę upamiętniającą tych, którzy byli tu zostali zamordowani. Niestety nie wiadomo, kto ją postawił, kto ją umieścił. Wcześniej była tutaj tablica w cudzysłowie, kartka papieru za szklaną ramą. Teraz została odnowiona i w godniejszy sposób powieszona na dawnym murze więziennym. Osoba, która to zrobiła, jest nieznana, choć z góry, jeśli nas słyszy, chciałbym jej bardzo podziękować za ten czyn. Tak samo muszę wspomnieć o tym, że o pewnym miejscu, gdzie być może kiedyś w przyszłości również będą organizowane jakieś uroczystości, może właśnie takie spotkania jak to obecne, że na skraju, niedaleko granicy z gminą Stare Miasto, znajduje się pewna mała dolinka. Tak naprawdę jest to miejsce po dawnej carskiej strzelnicy, gdzie po 1945 roku polscy patrioci byli mordowani przez komunistów. To miejsce jest upamiętnione, to trzeba przyznać, znajduje się tam krzyż z tablicą informującą, że w latach tych i tych byli tam mordowani ludzie. Niemniej jednak dokumentów, jak i dokładniejszego zbadania tego miejsca, a tym bardziej również i miejsca po byłym więzieniu, jak i po byłym areszcie i posterunku, nie zostały zbadane, dokumentów praktycznie brak. Nie ma co się dziwić. Polityka prowadzona przez komunistów podczas PRL-u, a tym bardziej po 1989, polegała między innymi na niszczeniu dowodów swoich własnych zbrodni. Nie przestajemy walczyć jednak o pamięć, o ofiarach. To, co ja dzisiaj powiedziałem, byłem dzisiaj na spotkaniu w szkole podstawowej nr 4 na Baszaka i opowiadałem ósmoklasistom między innymi głównie o niemieckich i komunistycznych zbrojniach na ziemi konińskiej, że my się nie uczymy historii po to, żeby mieć jakieś suche paćwy w głowie. My się uczymy historii również po to, żebyśmy wiedzą o tym, co kiedyś było, oddali hołd i szacunek tym, którzy przed nami byli, którzy walczyli o to, żebyśmy mówili w języku polskim, a nie niemieckim czy rosyjskim, żebyśmy żyli polską, a nie niemiecką czy rosyjską kulturą i wierzyli w Boga chrześcijańskiego, a nie w bożków III Rzeszy czy też Związku Sowieckiego. Pamiętajmy właśnie o tym, jeszcze raz powtórzę, nie uczymy się historii dla siebie, uczymy się historii dla tych, którzy żyli, oddajemy szacunek naszym dziadkom, pradziadkom i bez których chociażby bez jednego przodka naszej genealogii byśmy nie byli, ale jesteśmy tu Polakami w Polsce, w Koninie. Uczymy się również historii po to, żeby kolejne pokolenia wiedziały, to, co tutaj było, a oprócz tego również, żebyśmy my sami nie zostali zapomniani. Uczmy się historii po to właśnie, żebyśmy zasłużyli na pamięć tych, którzy w przyszłości po nas będą. Dziękuję bardzo. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała! Państwo, oprócz tych osób, które są tutaj na tej tablicy, o której wspomniał Łukasz, upamiętnione, mamy jeszcze wiele postaci w okolicy. Miał być z nami dr Krzysztof Zabierek, opowiedzieć o kilku z nich, ale niestety stan zdrowia nie pozwolił. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nadarzy się do tego okazja. A teraz prosiłbym o zabranie głosu Annę Bryłkę.
Szanowni Państwo, bardzo się serdecznie dziękuję za przybycie. Dzisiaj, w dniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, pamiętamy i przypominamy tych, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni. Wspominamy żołnierzy antykomunistycznych formacji, Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niepodległość, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, a także wszystkich innych, którzy walczyli o Polskę niepodległą, suwerenną i wolną od czerwonych najeźdźców. Ludzie niezłomni, którzy nie wahali się przelewać krew i oddawać życie w imię wartości skupiających się w haśle Bóg, honor i ojczyzna. Apel pamięci, ten nasz dzisiejszy, jest po to, by upamiętnić bohaterów, którzy często są pomijani w historii Polski. To także wyjątkowy sposób na wyrażenie wdzięczności i szacunku dla tych, którzy z narażeniem życia stawiali opór wobec wrogów Polski. Dzisiejszy wybór miejsca nie jest przypadkowy. Ulica Wodna 7, gdzie niegdyś znajdowało się więzienie, jest miejscem, które niesie ze sobą ciężar historii i przypomina o ofiarach reżimów totalitarnych. To właśnie tutaj wielu bohaterów narodowych doświadczyło represji, a ich duch niezłomności pozostaje inspiracją dla kolejnych pokoleń Polaków. Apel pamięci żołnierzy wyklętych to nie tylko okazja do wspomnienia bohaterów, ale również moment refleksji nad wartościami, które stanowią fundament niepodległej Polski. To przypomnienie, że wolność i suwerenność są dobrami, są wartościami, które wymagają ciągłej troski i gotowości do poświęcenia. Szanowni Państwo, na koniec odmówmy wspólnie modlitwę żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Panie Boże Wszechmogący, daj nam siłę i moc wytrwania w walce o Polskę, której poświęcamy nasze życie. Niech z krwi niewinnie przelanej braci naszych, pomordowanych w lochach gestapo i czekaj, niech złech z naszych matek i sióstr, wyrzuconych z odwiecznych swych siedzib, niech zmogi u żołnierzy naszych, poległych na polach całego świata, powstanie Wielka Polska. O Maryjo, Królowo Korony Polskiej, błogosław naszej pracy i naszemu orężowi. O spraw, miłościwa Pani, patronko naszych rycerzy, by wkrótce u stóp Jasnej Góry i Ostrej Bramy zatrzepotały polskie sztandary z orłem białym i Twym wizerunkiem. Amen. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Dziękuję bardzo, Anna Bryłka. Szanowni Państwo, widziałem, że prędzej już tutaj odpalaliście znicze, ale jeżeli ktoś ma ochotę złożyć kwiaty, zapalić to światełko, to teraz jest ten moment. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, za chwilę będziemy kończyć nasze zgromadzenie. Po rozwiązaniu jego odśpiewamy hymn, ale jeszcze najpierw chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich Państwa na godzinę 21. Spotkanie się w jeszcze jednym miejscu w Koninie, przy ulicy Błaszaka, przy pomniku Batalionu Potok. W tym momencie rozwiązuję zgromadzenie do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy.
ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączył się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Martę, będzie Polakami. Dawa na przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączył się z narodem. Jak Czarniecki do Poznania poszedł z kim za morze, dla ojczyzny ratowania rzucił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Już tam ojciec do swej basi mówi zapłakany. Słuchaj jeno, ponoć nasi biją w tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączył się z narodem. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Pomnika się doczekamy tu wreszcie, może pomnik będzie. Tutaj na okręgu komisji był Felix Gruberski, pseudonim Artur. Został aresztowany, skazany przez sąd UB w Poznaniu i rozstrzelany. Działał tutaj bardzo prężnie, stąd pomnik, taki obelisk upamiętniający jego działalność oraz działalność całego batalionu. Szacuje się, że na tych terenach Sąpolno, Kramsk i Konin batalion, pociąg liczył nawet 500 osób, które prowadziły tutaj działania bojowe, dywersyjne przeciwko komunistycznemu okupantowi. Dziękuję wszystkim, że tutaj jesteście, bo to jest naprawdę bardzo fajna lekcja historii. Myślę, że za rok spotkamy się w jeszcze większym gronie. Kultywujmy to, pamiętajmy, bo idą teraz takie czasy, że będą chcieli nam wymazać z pamięci to wszystko, o czym, za co oni walczyli. Więc słuchajcie, mamy tutaj bardzo ładną wiązankę, złożymy wiązankę, odśpiewamy hymn i zrobimy światełko do nieba, ta minuta ciszy. Do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi polskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski,
ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączył się z narodem. Jak Czarniecki do Poznania po szwedzkim zaborze, dla ojczyzny ratowania rzucił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Już nam ojciec do swej basi mówi zapłakany, słuchaj jeno, ponoć nasi biją w tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Po hymnie. Cześć i chwała!